Pismo Święte, to Pismo Święte zaczyna czytać moje życie. Stąd dziś są teksty, te, które są czytane na całym świecie. Czytał je rano Ojciec Święty. W Stanach Zjednoczonych je czytali. Pewno i w Moskwie ktoś je czytał. I te teksty muszę odnieść do siebie. Co Bóg chce mi powiedzieć, a ja powinienem się przejrzeć w tych tekstach i zobaczyć, czy żyję Ewangelią, czy też jestem poza nią. Otóż święty Paweł na początku wypowiada zdanie, które bardzo mnie dotknęło, bo to ono wypełnia się dzisiaj. Otóż święty Paweł mówi tak. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność w połączeniu z poprzestawaniem na tym, co się ma. Nie na tym, co by się chciało mieć, ale na tym, co się ma. I potem, mając natomiast żywność i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. Czy komukolwiek z tu obecnych brakuje dachu nad głową? Czy brakuje jedzenia? Chyba nie, bo wszyscy dobrze wyglądamy. Czy brakuje ubrania? Nie, bo wszyscy jesteśmy ubrani. Więc jeśli jest ktoś w tej wspólnocie dzisiaj, kto nie jest zadowolony, to nie są powody ewangeliczne. To znaczy, że coś jest innego we mnie, że nie potrafię być zadowolony. Bo święty Paweł wyraźnie mówi, jeśli masz to, co otrzymałeś, powinieneś być zadowolony. To jest rachunek sumienia dla każdego z nas dzisiaj. I jesteśmy w środku Ewangelii. Bo otóż w czasie wojny, tej bezsensownej wojny, powstaje dom, który zapewnia dach nad głową, zapewnia jedzenie i zapewnia ubranie dla tych, którzy źle się mają. Powstaje on w czasie wojny, kiedy syreny odwoływały pracowników z tego domu. Trzeba było się chronić. Kiedy niektórzy z nich zostali powołani do wojska, musieli odejść. A ten dom powstaje. Dlaczego? Bo każde dzieło Boże zawsze jest ukończone. Jeśli jest to chciane przez Boga, to nawet wojna mu nie przeszkodzi. To jest dzieło Boże, na które składało się bardzo wiele osób, bo my uczestniczymy zawsze w dziele Bożym, jeśli tylko damy się pociągnąć Ewangelii. A sama Ewangelia, która odnosi się także do mojego życia, zobaczcie, tworzący się Kościół. Jest 12 apostołów i grono kobiet idących wraz z apostołami. Zawsze jako pierwsza jest wymieniana Maria Magdalena, która została uzdrowiona. Pochodzi z Galilei, z miejsca, gdzie przede wszystkim szerzył się grzech. Zostaje uzdrowiona przez Jezusa i idzie za Nim przez całe 3 lata. Te kobiety są wszędzie. Kobiety, które w tamtych czasach nie miały swojego miejsca, nawet nie mogły świadczyć o niczym, były bez głosu, a Jezus je bierze i stają się uczennicami Jego. Te kobiety są wszędzie. Apostołowie nie są wszędzie, a te kobiety są wszędzie. Oni uciekli spod krzyża, a one są. One idą, gdzie jest Jezus i mało tego, one świadczą dobroć wobec tych, którzy głoszą Ewangelię. One ich wspierają. Ewangelia mówi, że także dzieląc się swoimi dobrami. Otóż tą Ewangelię można by w 2 słowach zamknąć. To jest przebywanie tych kobiet z Jezusem i służenie Mu. Przed chwileczką poświęciliśmy kaplicę. By kobiety, które poszły za Jezusem, a są to siostra Paulina,
siostra Hieronima, siostra Radosława, siostra Dorota, by były przy nim, by trwały przy nim, by opalały się przed Najświętszym Sakramentem, by nabierały rumieńców Jezusowych. W modlitwie eucharystycznej drugiej, którą za chwilę będziemy się posługiwać, jest takie zdanie po konsekracji. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy mogli stać przed Tobą i Tobie służyć. I w tym można zawrzeć całą posługę sióstr Albertynek. To, co na początku wspomniał Wasz metropolita. Przebywanie z Jezusem w Jego szkole. Matka Teresa mówiła do swoich sióstr tak. Nie daj Boże, żebyście poszły do ubogich, jeśli najpierw nie adorowałyście Jezusa. Bo pójdziecie do nich ze swoimi problemami, a nie z Jezusem. Pójdziecie z waszym czasem kiepskim charakterem, a nie z Jezusem. Pójdziecie z brakiem przebaczenia, a On zawsze przebacza. Pójdziecie bez miłosierdzia, a On zawsze jest miłosierny. Ale to się odnosi także do nas. Czy można być księdzem, który nie adoruje? Ojciec Święty papież Franciszek każdego dnia od godziny 19 do 20 opala się przed Najświętszym Sakramentem. Każdego dnia. Ten tekst jest dla mnie. Czy ja przebywam z Jezusem? A to drugie słowo, w którym zamyka się także cała posługa sióstr, bo te kobiety, które szły za Jezusem, nie tylko z Nim przebywały, nie tylko były pod krzyżem, kiedy było wielkie cierpienie, nie tylko zostały zaproszone do pustego grobu. I to one były pierwsze, które mówiły, że zmartwychwstał. Uczniowie im nie wierzyli. Bo uczniów nie było. Bo oni zwiali spod krzyża. Otóż drugie to słowo jest służyły mu. Czyli przebywały z Jezusem i służyły mu. I siostry są powołane do tego, by służyć Jezusowi w ubogich, by rozpoznawać w ubogich Jego twarz, by dotykając się ubogiego, dotykać się Jego samego. Bo to On powiedział, byłem nagi, byłem w więzieniu, można dodać, byłem uchodźcą, byłem wdową, byłem sierotą. Służyć tym ludziom znaczy służyć bezpośrednio Jezusowi. Mogę przywołać taki moment, jak wiecie, Ojciec Święty, jak tylko został wybrany, to postanowił, że pod kolumnadą świętego Piotra, czyli w miejscu od wieków, które jest nienaruszalne, tam się nic nie zmienia, powiedział, zrobimy prysznicę dla biednych. Oczywiście Watykańczycy mówili, to jest niemożliwe. Powstały te prysznice. Tylko trzy, bo miejsca tam nie ma, ale działają przez 12 godzin. Także w niedzielę, w święta. 200 osób kąpie się dziennie, czyli 10 dni to jest 2000 osób, miesiąc to 6000 na placu świętego Piotra. W samym sercu kościoła. To sobie możecie policzyć, ile jest szamponu, ile jest bielizny, ile jest ręczników. To cały tir potrzebny jest na miesiąc. I kiedyś taki troszkę zmęczony poszedłem do Ojca Świętego i mówię, Ojcze Święty, to się zrobiła fabryka. A On mówi do mnie tak, ty nic nie rozumiesz z Ewangelii. Jesteś poza Ewangelią. Bo pozwalasz się wykąpać i myjesz ciało Jezusa. I to ciało różnych narodowości. Pozwolisz się ubrać i przebrać Jezusowi. Potem powstał także zakład fryzjerski tam. Pozwalasz obciąć włosy Jezusowi. I jeszcze narzekasz? Dotyka się bezpośrednio Jezusa. Konrad, jesteś poza Ewangelią. Drogie siostry, bo do was w szczególny sposób się trzeba zwrócić,
Obyście zawsze tu przebywały z Jezusem. Obyście zawsze służyły Jemu w ubogich. A to jest dokładnie to samo, co mówił brat Albert. Byście był jak chleb. Chleb niepodzielony jest antychlebem. Chleb jest niejako naszym prezydentem, który króluje na wszystkich stołach. Wszystkiego może zabraknąć, ale nie chleba. I to chleba podzielonego. Chleb, który wtedy smakuje wszystkim, jeśli jest podzielony. I na koniec chcę wrócić do tego zdania, które we mnie pracuje, żyje, kiedy przeczytałem teksty na dzisiejszy dzień. Mając natomiast żywność i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. Amen.